Zdrowia! No, dzisiaj będę mówił przez maseczkę, sam do siebie, żeby sam siebie nie zarazić. Subskrybujesz? Dziękuję. No niestety, idiotyzm osiąga szczyty. Środki masowego przekazu, telewizja, gazety, prasa, internet, no piszą nieustannie bzdury, mówią nieustannie bzdury, a to wszystko to jest, patrząc z perspektywy, no to lewactwo chce zlikwidować Trumpa. Patrząc na te wiadomości, to prezydent Trump nie przywiózł koronawirusa z Indii, kiedy tam pojechał w odwiedzinach w lutym. No ale tak wygląda, patrząc na tą panikę demokratów, lewaków i te wszystkie środki przekazu, że to on jest winien, że prezydent Trump jest winien tej całej sytuacji. Wariatka Nancy Pelosi, staruszka, oraz Chuck Schumer, który nie mieszka w Izraelu w sumie, no to opowiadają, no wyrażają takie zdanie, że Trump kompletnie nie ma kompetencji, nie zna się na tym. No trzeba pamiętać, że oni nie są fachowcami od medycyny. Tak samo staruszek Joe Biden, który chce być prezydentem w wieku prawie 80 lat, czy komunista Bernie Sanders. No oni oczywiście mówią, że oni nie wiedzą, co zrobić, ale oni wiedzą, co Trump źle robi. No to jest obsesja, to jest obłęd antytrumpowy. To jest po prostu, to jest choroba psychiczna ludzi, którzy po 2016 roku po prostu nie mogą się pogodzić z tym, że w Ameryce jest demokracja i jeżeli ludzie wybiorą prezydenta, no to ten prezydent jest legalnie wybrany. Oni od 4 lat po prostu myślą, że oni mają jedyne prawo do rządzenia, że ktokolwiek inny jest wybrany niż socjalista, demokrata, no to jest nielegalnie wybrana. No jest to choroba psychiczna i to oni od 4 lat, jak nie korupcja, to zmowa Trumpa z ruskimi, to korona, to ciągle jest coś, a to jakieś kobiety, które go oskarżały, no jest nieustannie atak, nieustanny atak. No i teraz te czerwone świnie wzięły po prostu, są w stanie zlikwidować Amerykę, są w stanie zlikwidować społeczeństwo, są w stanie zlikwidować ekonomię. Ekonomia teraz Dow Jones, czyli taki po prostu giełda, tak? Wall Street to jest Dow Jones, spadła do 20 tysięcy. Parę tygodni temu było 29 tysięcy, czyli powiedzmy z miliona się zrobiło 600 tysięcy, z pół miliona zrobiło się 350 tysięcy, ze 100 tysięcy zrobiło się 60 tysięcy, no ale to w dolarach. Akcje są akcjami, także ilość akcji, czy ktoś miał w dolarach milion, pół, czy 100, to ilość akcji jest ta sama, także się wróci. No trzeba pamiętać tylko, że w tej giełdzie to jest to, że jak się popatrzy, to za Obamy było 16 tysięcy Dow Jones, Trump doszedł do władzy, to jest 17 tysięcy, później było 18, 19, 20, aż doszło do 29, no i teraz w zasadzie spadło z 29 do 20, także jest jeszcze, może spadać 4 tysiące Dow Jones, żeby było tyle samo, co za Obamy. Także jeżeli Trumpa by nie wybrali, byłby Obama, no to byłoby powiedzmy od końca Obamy było 16 tysięcy, doszłoby do 17, to jeszcze od Trumpa jest w stanie spać 3 tysiące. No ale te czerwone świnie, po prostu te lewactwo, to jest, no prasa, telewizja, no to jest jedyna obsesja, żeby go zlikwidować. No po prostu bolszewicy rozstrzeliwali, a komuniści amerykańscy po prostu rozkładają kraj od środka. To są wrogowie narodu. Nieprawdopodobne jest to, co oni robią. To
zaszkodziło, czy po prostu zniszczyło więcej ludzi w całym kraju niż sam wirus sam w sobie. No i tak słucha się tych debili, te głowy w telewizji i tak dalej, no to wydawałoby się, że to jest jakaś wojna. Wydawałoby się, że ludzie giną na ulicy jakieś dziesiątkami, setkami tysięcy. Kiedy była świńska grypa za Obamy, to chyba umarło 12 tysięcy ludzi w Ameryce. 12 tysięcy ludzi za Obamy. Nikt nic nie powiedział. Nikt nic nie mówił. Mówił, bo z grypy normalnej w Ameryce na te 350 milionów umiera 20-30 tysięcy ludzi. To znaczy jest wykańczana. Teraz ta grypa raptem umarło około setki. No ale to wszyscy ludzie to albo starsi, no i szczególnie jakoś chorzy, także no ale to nie tylko media trzeba oskarżać o tą wielką panikę, no ale tak samo i lekarzy. Lekarz z jednego z głównych szpitali, no to on powiedział, że porównał w zasadzie sytuację z maskami, z różnymi rzeczami medycznymi do wojny. On powiedział, no mamy bardzo małe zapasy wszystkiego, no i nikt nie chciałby wysyłać żołnierzy na wojnę bez karabinów i naboi i hełmów i tak dalej, no jak to jest możliwe, że my nie mamy teraz środków medycznych w szpitalach i tak dalej. No i czyja to jest wina? Czyja to jest wina? Wiadomo, czyja to jest wina. No niektórzy z tych gubernatorów zaczynają robić to samo. Zaczynają deklarować stan wyjątkowy. Zaczynają robić różne komandy i tak dalej. Jakieś grupy dotyczące no i praktycznie jak wojna. No i to jest dziwna wojna, no bo jeżeli jest wojna, no ale nikt nie został zabity, no na razie, tak, no na razie w Massachusetts 138 osób, no i 104 to były w zasadzie powiązane z firmą taką Biogen, gdzie przyszedł kretyn, który wrócił gdzieś tam z Chin prawdopodobnie, powiedzieli mu, że jest chory, no i poszedł na spotkanie i pozarażał wszystkich. No ale to nie ma co patrzeć na to. No korona jest nowa, jest śmiertelna w niektórych wypadkach, no ale rozprzestrzeniła się, trzeba pamiętać, z Wuhan. Rozprzestrzeniła się z komunistycznych Chin, rozprzestrzeniła się z miejsca, gdzie główny lekarz, który walczył z tym, umarł. Oni to trzymali pod płaszczykiem, nie zapowiadali, nie ostrzegali, krzyczeli, że to jest jakaś dyskryminacja, kiedy ludzie mówili, że żeby powstrzymać ten podróże z Chin, no sami to wszystko przyblokowali. 68 osób, które umarły w Stanach Zjednoczonych, no to jednak to jest w porównaniu do wszystkiego innego, to jest nic. No mają te codzienne konferencje prasowe, no i mówią pewne rzeczy, no ale powinni trzymać to z jakiejś perspektywy. To by było ciekawe i jakieś odświeżające, jeżeli zamiast tego panikowania i tego straszenia, to powinni powiedzieć, słuchajcie, no w naszym stanie powiedzmy jest 7 milionów ludzi. 7 milionów ludzi i nikt nie umarł jeszcze do dnia dzisiejszego. Nie było zgonu. Pozamykaliśmy szkoły, pozamykaliśmy bary, pozamykaliśmy playgroundy, także miejsca zabaw pozamykaliśmy, kina, wszystko, sklepy są wykupione.
Nikt jeszcze nie umarł. No to powinni powiedzieć, tak? To powinni powiedzieć. Staraj się iść i siedź w domu, w pracy, bądź na odległość o tak dalej, no ale to nie jest powód, żeby po prostu robić to, co robisz. Więcej ludzi jest zasztyletowanych, zabitych, zadźganych w każdym większym mieście amerykańskim niż ilość ludzi, która umiera. No, trzeba podkreślać wagę tego wszystkiego, ale trzeba podkreślać, że jak można zapobiec. No, na dzień dzisiejszy już sklepy się opanowały, zaczynają się pojawiać to, co dostarczają, no to już zaczyna powoli leżeć na tych półkach. Ludzie przestają już wykopywać, co leży. No oczywiście, że są sytuacje, kiedy ludzie wbiegają do ciężarówek, które są rozładowywane, atakują tam ludzi, którzy rozładowywują, no, ale to jest 5% debili. No i najważniejsze, to trzeba zatrzymać tą panikę. To nie jest to, że to jest jakiś Pearl Harbor, Japończycy napadli na Amerykę. To nie jest 9-11, kiedy dżihadziści, terroryści islamscy napadli na te Twin Towers. To jest kompletnie co innego. Jeżeli ja miałbym coś powiedzieć, no to bym powiedział, że nikt w Massachusetts na dzień dzisiejszy na razie jeszcze nie ma przypadków śmiertelnych. Ani wczoraj, ani przedwczoraj, ani tydzień temu. Możliwe, że za parę dni będzie. No ale ja bym podkreślał wiek i choroby poprzednie, bo teraz wiadomości były gdzieś z Włoch. 21-letni pomocnik trenera umarł na koronawirus. No ale jeżeli dopiero w czwartej linijce jest napisane, że miał jakiś czas temu zapalenie płuc oraz że miał białaczkę przez ostatnie parę lat, no to jeżeli tego się nie wpuści w jakąś prawdę, no to jest jedno wielkie oszukaństwo, ta poprawność polityczna i nie mówienie, kto jest, kto umarł, no to po prostu jest oszukaństwo. No a najbardziej mnie denerwuje jednak, porównując to, co Obama miał, to była tragedia, liczbowa była tragedia, nie była światowa i tak dalej. No ale to cisza była, zachwalali działanie Obamy za cokolwiek on by nie zrobił, to wszystko było fantastyczne. W wypadku Trumpa wszystko jest... On jakby posadził miliard drzew na całym świecie, no to by powiedzieli, że te drzewa kosztowały podatników i że uschną, no i że w zasadzie to później będą tylko pożary lasów. Z tymi ludźmi nie da rady. Z lewactwem, socjalistami po prostu nie da rady. Oni są nieodpowiedzialni. To lewactwo jest w stanie poświęcić cały naród, lewactwo jest w stanie poświęcić cały kraj. Tyle tylko, żeby dojść do władzy, żeby być przy korycie, żeby być po prostu, rządzić całym krajem. Także jeżeli jesteś Polakiem mieszkającym w Ameryce i masz obywatelstwo amerykańskie, przestań głosować na demokratów, na socjalistów. Na dzień dzisiejszy to są socjaliści. Demokraci to byli, powiedzmy, 40-50 lat temu, kiedy Kennedy był przy władzy, to byli demokraci. Na dzień dzisiejszy to jest partia socjalistyczna. Partia, która dąży do komunistycznego, socjalistycznego, jednopartyjnego systemu. Także zmień, przejdź bądź konserwatystą, Bóg, honor, ojczyzna, a nie skrobanki, rozdawnictwo i wielkie podatki. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, cześć, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.